Szymon Kros, witam Państwa w dzisiejszym newsroomie. W powiecie lwóweckim zakończyła się przybudowa drogi powiatowej na odcinku Wolbromów-Rzęsiny-Ubocze aż do Gryfowa Śląskiego o łącznej długości ponad 10 km. Roboty budowlane obejmowały m.in. naprawę nawierzchni jezdni oraz zjazdów, odwodnienia, rowy przepusty, złożeniem ścieków betonowych oraz ściankę i uzupełnienie poboczy, które zostały uszkodzone w wyniku ulewnych deszczów i gradobicia w lipcu 2012 roku. Stowarzyszenie Kibiców Nysy Zgorzelec Biało-Niebiescy organizują kolejną akcję społecznościową. Tym razem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen zamierzają zbierać pieniądze na świąteczne paczki dla kresowian. Gościem czwartkowych spotkań z pasjami będzie pani profesor Elżbieta Skotyńska-Ilnasiewicz, działaczka społeczna, która promuje wiedzę o Unii Europejskiej. Spacerujący mieszkańcy i przyjezdni w centrum Zgorzelca niestety nie załatwią swojej potrzeby w nagłym wypadku. W przygranicznym mieście od dłuższego czasu brakuje miejskich toalet. Pojawiły się plany budowy samousługowych szaletów przy okazji remontu parku Błachańca. Niestety do dnia dzisiejszego nie powstały. Zgorzeleccy policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy kradzieży samochodu Audi 80. Samochód został skradziony w poniedziałek w godzinach wieczornych z parkingu przy ulicy Henrykowskiej w Zgorzelcu. Osoby, które posiadają jakąkolwiek informację na temat tej kradzieży, proszone są o kontakt z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji pod numerem telefonu 75 64 94 200 bądź numerem alarmowym 997. To już wszystko w tym wydaniu Newsroomu. Po więcej informacji zapraszam Państwa tuż po godzinie 17 na główne wydanie faktów TVT. Do zobaczenia.